No, atakują. O kurwa. Na wszystkich rozpieprzyło. To się nam przyda. Ja pier... Przywróćcie porządek! Zezwalam na użycie ostrej amunicji! Tylko nie zabijcie tek! Idiota. Technicy, blokada! Fakt co ona robi, jak ona jest... Awaria systemu ja podtrzymywania życia w sektorach 7. Jeszcze jak reszta więźniów wyszła. Tragedia. Ojej. Imponująca moc biotyczna. Może stanowić problem na normalnych. Może stanowić problem. No rzeczywiście, chyba... Jak my sobie z nią poradzimy, to ja na... nie mam żadnego pojęcia. No, wskakuj. Aha, bo to jest błękitnych słońc. Dobra, weźmy snajperkę, bo tam jest niezły burdel. Tego nie trafię, ale to mogę trafić. Fakt, przebije się przez to, przebije się? Nie przebije się. Nie mamy go czym walnąć za bardzo. Nie wiem, czy nie będę Mirandy brał, bo Garus ma jednak tylko te swoje, albo go trochę trzeba podle... Żeby był lepszym zwojownikiem. Dostał. Jeszcze troszkę. No... Jak im pancerz pada, to już są słabsze, no właśnie. Zaraz wybuchnie! Wow... Yeah... Ale tu jest nawalanka. Shepard, naczelnik zablokował obszar za tobą. Czemu mnie tak nikt nie lubi? Uwaga! Uszkodzenia elektrowni wywołały przeładowanie. Bliska awaria systemów rdzenia. Przecież wszyscy więźniowie uciekną przez tego idiotę. Przyszli tylko po jednego, a przez niego wszyscy uciekną. A. Był głupota, co on zrobił. Kredyty. Strzelba, możemy strzelbę może załatwić nową. Weźmy sobie pistolet. To jest to? I ci więźniowie. Nie zgadzam się ze wszystkimi tutejszymi metodami, ale stosowano je dla dobra galaktyki. Zamykamy bloki 4, 7 i 8. Masakra. Ale będzie teraz burdel w galaktyce. Uwolniliśmy wszystkich najgorszych więźniów. Wiem, że się powtarzam, ale... A! Uff, ledwo żyję. Pieprznijcie tego czymś. To ty wal. Dobrze. A ja sobie załatwię. Zapomniałem, że ja to mam tutaj przypisane u góry. Weźmy przypiszmy Mordinowi to spalenie. Albo Garusowi to. A. I przypiszmy sobie snajperkę pod... Nie mogę broni. No dobra, to nie może.
pomocy! Cel! Przyda się jakiś biotyk. Miranda trzeba brać, bo ona może ich wyciągać za tych broni. Yeah. Fuck. O fuck, znowu ten mech. Kurczę, jest ciężko, jest bardzo ciężko. Przydałby się ktoś, kto może tarczę rozwalać, ale to tylko biotycy. To nie my. O, to! To jest tym, co się rozwaliło. Jest! Jeszcze teraz pancerz. Fuck! Jeszcze raz. Wstawaj, mordzie, wstawaj. Jest! Masakra, niezła. Widzę w niego. Jest, mam go. Jednego mniej. Więcej was matka nie miała. Jest. Ulepszyłem sobie trochę snajperkę też. Gdzieś tam kupiłem sprzęt. To chyba jeszcze na Omedze. Na Cedeli. Jest pięknie. Mamy dwa tylko naboje do tego. Potrzebuję na trochę więcej. Najpierw są te szybkie pistoleciki i snajperka dla mnie. Tędy nie przejdę, to idziemy tędy. Kredyty, drzwi. Idziemy dalej. No, to teraz będzie nieciekawa sytuacja. Co on robi? Czemu on morduje swoich? Jesteś cenny, żeby mogłem cię sprzedać i żyć jak król. Aha, czubek. Sprawiasz jednak za dużo kłopotów. Wystarczy mi ponowne schwytanie Jack. Nic z tego. Jesteś tylko podrzędnym handlarzem niewolników. Odwalam brudną robotę, której boją się rządy. Dla dobra galaktyki! Ja pierdzielę, to jest czubek. Myślałem, że nawet... Okej, gdzie on jest? Tu są dwa... Jeden dostanie takiego boom headshota. Co to jest? Mordin to ma teksty. Nie, on idzie na misję za jego teksty. Ale tylko przydatny koleś. Nie trafię go. Musimy chyba zniszczyć to akumulatorki, bo one coś tam chronią. Mi się wydaje. Jest
Walnijcie go czymś, tylko szybko, bo ja tu mam ciężką sytuację. Ja, niech to. Niech to szlak. Znów. Dobra, wracamy na pole bitwy, filmik przyspieszamy. Posłuchaj się. Dobrze. Nie jestem taki bezbronny, co? To jest Garus, okej. Okay. Weźmy Garusa tam. Nie tam. Robi się. Tam. Zanosi się na walkę. Zrozumiałem. A Mordzi niech idzie tam. Nie ma problemu. Idzie tam od tyłu, wejdź Garus. Co się po lewo strzela? O nie, Mordin padł, fuck. Uleczmy Mordina. Tu są drabie. Trzeba znaleźć snajperkę taką, co nie trzeba przeładowywać, po prostu szczerze. Jeden generator padł. Nie trafię. Drugi padł. I trzeci padł. Teraz tylko ten dupek. Dostał. To pomoże. Dostał jeszcze raz. Dobrze go Garus tam. Odwracaj jego uwagę. A nie ma mamo. Kurde, Garus padł. Trzymaj się, Mordin, trzymaj się jeszcze. Jeszcze trochę. Jak zwał, tak zwał. Nieważne. Jeszcze troszkę. Fuck. Schowajmy się na chwilkę, bo jest ciężko. Pięknie, Mordi. Pięknie. Zamroził go i ja go zapieprzyłem. Czego u diabła chcesz? Właśnie cię uratowałem. Już był trupem, tylko jeszcze o tym nie wiedział. Więc czego u diabła chcesz? Jesteś w kiepskiej sytuacji. Wyciągnę cię stąd. Gadasz jak jakaś ciota. Nigdzie z tobą nie pójdę. Jesteś z Cerberusa. Współpracuję na razie z Cerberusem, bo mogą mi pomóc. Z nimi dla nich żadna różnica.
Przylatujesz tu fregatą Cerberusa i chcesz mnie gdzieś zabrać? Masz mnie za idiotkę? Ten statek się rozpada. Możemy cię uratować, ale musisz nam w tym pomóc. Moglibyśmy walnąć ją w łeb i zabrać siłą. Spróbuj szczęścia. Nie przeciągaj struny. Musielibyście mnie zabić. Chcesz, żebym z wami poszła? Nie za darmo. Lepiej ją tu zostawić, niech się rozleci. Poradzimy sobie bez niej. Twój statek na pewno ma różne bazy danych Cerberusa. Chcę do nich zajrzeć i zobaczyć, co na mnie mają. Pozwól mi przejrzeć bazy danych, jeśli chcesz mnie w swojej ekipie. No dobra. Dostaniesz pełny dostęp. Lepiej, żebyś nie kłamał. Po cholerę wciąż tu stoimy! Trzeba ją będzie twardo trzymać, bo jak nie, to nasz jeszcze rozpieprzy w kawałki. A, załatwione. Witaj na Normandii, Jack. Nazywam się Miranda. Jestem zastępcą Sheparda. Na tym statku przestrzegamy zasad. Shepard, powiedz Lasencji z Cerberusa, żeby się odpieprzyła. Jestem tu tylko z powodu naszej umowy. Rozgość się. Wkrótce dostaniesz te dane. Spoko. Lepiej się pośpiesz. Wiesz, jakich zniszczeń mogę narobić na pokładzie fregaty? Mam ją umieścić w celi tak dla bezpieczeństwa? Ta, wielkie dzięki, śliczna. Znajdę sobie jakieś miejsce, gdzieś na dole. Nie lubię, jak mi chodzą nad głową. Nie każ mi czekać, Shepard. No, więc tak, przybył nam kolejny członek drużyny, jak widzicie. Pani Jack. Niezbyt przyjemna. No, ale trudno, trzeba sobie poradzić. Ciekawe, jaki będzie następny kolega, po którego polecimy. Czyli Kroganin. I to było chyba tyle na dzisiejszy odcinek. Następnym polecimy albo do Kroganina, albo na misje poboczne. Chyba misje poboczne, a Kroganina dopiero później. Więc z Normandii i z Przepraszam, na którą weszliśmy razem z Jack, żegna się na Azgul. Pa.